Oskar, przesadzasz z tym zamkiem. Wczoraj wieczorem, gdy mamy Oskara nie było w domu, pojawił się w nim jej były narzeczony. Nie uprzedzając, zabrał resztę swoich rzeczy i kilka ekstra należących do Marty Prus. Oskar jest wściekły i boi się o mamę, dlatego postanowił zmienić zamek w jej drzwiach. Nie wiem, może jeszcze mu dałaś dostęp do swojego konta bankowego? Dałam. No i co z tego? Żartujesz sobie. No nie, nie żartuję. Mamo! Takich rzeczy się nie robi. Nie wiem, sprawdziłaś chociaż to konto? Zablokowałaś te karty? Oskar, nie przesadzaj. Ja przesadzam. No dobrze, masz rację, zadzwonię do banku. Mojej matki nigdy się nie udało ogarnąć, nigdy. Jak można dać byle gównianemu facetowi dostęp do swojego konta? Oskar, twoja mama jest trochę szalona, więc jakoś mnie to nie dziwi. A wiesz, co mnie nie zdziwi? Jak się okaże, na tym koncie nie ma niczego, że jest puste. Jezu, nie przesadzaj, ktoś miał klucze do domu, przyszedł po swoje rzeczy i tyle, nic takiego się nie stało. Mówi pani, że 0 zł? Ale na pewno? No dobrze, dziękuję. Tylko nie mów mi, że wyczyścił ci konto. No tak jakby, cholera jasna, no. Parszywy gnój, po prostu nogi mu z dupy powyrywa. Ale Oskar, to jest moja wina, to przecież ja mu dałam PIN i kartę. Dobra, ile tam było? Dużo, no, mało? Nie dużo, a do innych kont nie miał dostępu. To sprawdź w takim razie. Tam masz laptopa? Tak. No, i gdzie ten laptop? Tutaj był. No był, ja go nie widzę. To gdzie jest teraz? Marta, a może położyłaś go gdzieś indziej, w innym pokoju? Nie, na pewno nie zawsze tutaj kładę. Ale to jest niemożliwe. Po co mój laptop? Przecież ja tam miałam wszystkie dane klientów i wszystkie rzeczy potrzebne do pracy. Po co mu twój laptop? Może dlatego, że jest złodziejem? Nie wiem, zadzwoń do niego, zapytaj się go. Proszę, dzwoń. Daruj sobie te powitania, dobrze? I nie przerywaj mi. Słuchaj, możesz sobie w dupę wsadzić te pieniądze, które mi ukradłeś z konta. Ale po cholerę ci mój laptop. Mhm. Słucham? Co? Ty gnoju jeden! Wow, mamo, ostro. Przepraszam, ale tak mi wkurzył ten kretyn. Co się stało? Teraz jeszcze chce ode mnie 30 tysięcy. Co? 30 tysięcy? Przepraszam bardzo, za co? Za laptopa? Nie. Co za debil? Za filmiki, które tam były. Co? Jakie filmiki? Mamo, jakie filmiki? Mamo, kulturalnie się ciebie pytam, jakie filmy? Nie możesz mi odpowiedzieć? Mamo. Mamo. Co się stało? Jakie filmiki? Seks filmiki. Co? No co, co? Co? Nie wiesz, co to są seks filmiki? Ja słyszałaś to? Nie, koniec. Miarka się przymrzała. Dzwonię na policję. Nie, Oskar, nie dzwonisz nigdzie. To ja zawiniłam i ja to muszę załatwić jakoś. No dobra, a to w takim razie jakim magicznym sposobem chcesz to odkręcić? Nie wiem jeszcze, ale przecież jak on te filmiki da do sieci, to wiesz, co to będzie ze mną? Będę skończona. No to co, po prostu dasz mu 30 tysięcy? A co mam zrobić? No na pewno nie to. Nie, sorry dziewczyny, ja tego tak nie zostawię. Ja coś wymyślę.